przyjemnicą z Kowalentą Augustów i nasz kompakt na bardzo serdecznie. Przede wszystkim widzę przekonany z Kowalentą i jego produkcji. Są też takie osoby, których zawsze będzie brakowało, taki problem na pewno pan Maria. Myślę, że warto o tym pamiętać, jestem przekonany. Dzięki, że przyjęliście zaproszenie. Ale słuchajcie, dzisiaj, że jesteśmy na za śmierci, chyba jednego z lepszych środków w naszym kraju, na Marta Kowasia. Może nie lubię już mówić dzisiaj, żeby to była szoprawa dla niego, niech się. Na hali ZPO numer 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Co tu się dzisiaj odbywa? Dzisiaj mamy turniej piłki siatkowej. Jest to drugi memoriał Mariana Mikołajczuka. Jest to turniej właśnie poświęcony nauczycielowi, dyrektorowi tej szkoły, członkowi zarządu naszego klubu, tak, i naszemu trenerowi poprzez sport, poprzez turniej piłki siatkowej chcemy to właśnie jego postać upamiętnić i przekazywać tą informację, pamięć tej właśnie naszej tej postaci dalszym po prostu pokoleniom. Właśnie żona pana Mariana wypowiadała się, że był wielkim pasjonatem piłki siatkowej. Znaczy on był pasjonatem każdego rodzaju sportu, także to nie tylko piłka siatkowa, a po prostu poprzez to nasz klub, który po prostu u nas działał, jest jakby postrzegany właśnie poprzez piłkę siatkową, ale on był pasjonatem tenisa i każdego innego, on po prostu wszystkim się interesował i był, moim zdaniem, specjalistą w tym, co właśnie, czym się zajmował. Jakie drużyny przyjechały? Są to zespoły, które występują w rozgrywkach drugiej ligi piłki siatkowej. Są to zespoły z Kozień, z Ostrołęki, z Augustowa. Także takie zespoły, prawie że z dużej części, z daleka do nas przyjechali. Jakieś nagrody, puchary? Tak, oczywiście. Tutaj jakby nagrody upofundowali dyrektor Mosiru, burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski, radny powiatu Paweł Litwiniuk. Wspiera nas tak samo starostwo powiatowe. Także tutaj mamy osoby, które znają postać pana Mariana i po prostu chcieli się tym w taki sposób jakby dołożyć swoją cegiełkę do tej imprezy.